My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachów w trybie nie sypał. Piachem w tryby. Dobry wieczór Państwu. Łukasz Jankowski. Aleksander Wierzejski. Dobry wieczór. Na łączach skype'owych Janusz Rzyczkowski. To przywitajmy się od razu. Dzień dobry. O, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Gadżety sportowe u panów są jakieś czy nie? Bo u mnie jest taka czapeczka. A to dobrze, to skoro pan redaktor, bo u nas nie ma, skoro pan redaktor jest taki kibic zapatrzony i zatwardziały, to zaraz pan wprowadzi redaktor, to będzie innowacja w naszym programie. Gość na Skype'ie będzie zapowiadał pierwszy materiał, ale zanim pierwszy materiał, to my nie zapominajmy, że trwa ankieta i ona nie jest ani z czapeczką, ani z pierwszym tematem związana, ale z głównym, to jest z głównym aspektem naszego dzisiejszego spotkania, stąd te opasłe dokumenty też nam się dzisiaj przydadzą. Nasza ankieta brzmi, gdzie powinni trafić migranci relokowani do Polski z Niemiec? A. Na Jagodno. B. Na taras Miami w willi Tuska. Wygooglujcie Państwo, znajdziecie o co chodzi. C. Do gabinetu marszałka Hołowni. Szkoda, że nie ma odpowiedzi D do wszystkich tych miejsc proporcjonalnie, ale nie daliśmy Państwu tak łatwego wyboru. Trzeba wybrać, kogo Państwo bardziej lubią, czy premiera, czy Jagodno, czy marszałka Donalda, nie wiem, marszałka Szymona Hołowni. Donald Tusk jeszcze nie jest marszałkiem, ale wydaje się, jakby gadu, był. A tutaj Janusz, właśnie, tak powiem, umięśnioną klatkę demonstruje i coś będzie wiedział na temat euro. My będziemy dużo o tym euro mówić, ale może nie w tym znaczeniu. Tak, to znaczy zasadniczo to z tym kibicowaniem czy byciem jakimś zaawansowanym kibicem to nie przesadzajmy, ale zawsze kiedy gra polska reprezentacja, to jakoś tak się robi, prawda, biało-czerwono dookoła i właśnie tą czapeczkę tutaj też znalazłem. Okay. No nie wiem, jak panowie ocenić. Jak państwo oceniacie występ, prawda, musisz tutaj? Musisz tam najpierw powiedzieć, Nie, jeszcze, żeby nie było, to Aleksander, nie wpisuj do swojej drużyny nieoglądających. Ja mecz oczywiście oglądałem. No i druga połowa była ciekawa. Fajnie, że to był taki ofensywny futbol. Szkoda, że jest 2-1, a mogło być więcej. Ale jest taka stara prawda. Nie wiem, czy państwo też tak mieli, ale zawsze się narzekało, żeby tych starych zawodników już gdzieś pożegnać i dać szansę młodym. Oni się będą starać i będą grać całym sercem. I okazuje się, że ta taktyka być może dzisiaj się uskuteczniła, czy pokazała, że może być skuteczna, bo grali głównie. Robert Lewandowski był na ławce, parę innych osób już nie gra, a grali młodzi zawodnicy, młode chłopaki, jak się mówi na podwórku. I grali bardzo ładny futbol. A wygrali? Nie, czasami nie trzeba wyciężyć. A o co chodzi w tej grze? Nie, to powiedzcie mi, bo ja może się nie znam. Janusz, wygrywa... o co chodzi w tej grze? Żeby ładnie przegrać? Nie, no wygrywali w pierwszej połowie. A w drugiej? Minut, prawda. No w drugiej długo był remis, a później nieszczęśliwie po prostu... Za pech, no co za pech. Tak jak wyszło. Za przypadek. A powiedz, to lepiej jest brzydko grać i wygrać, czy ładnie grać i przegrać? Bo z pana, panie redaktorze, to jest taki kibic sukcesu, prawda? Tylko, że jak, tak, że jak jest super, jak jest fajnie, to tak, my wygraliśmy. A jak tutaj nie poszło, to zaraz jakieś kąśliwe i złośliwe pytania. No, jeszcze turniej się nie skończył, zobaczmy. Może, nie, matematycznie może... teraz już będzie mecz o wszystko, tak? Spokojnie, matematycznie, spokojnie. Jakie jest jeszcze sformułowanie? Matematycznie są szanse. Dobrze, spokojnie, zobaczmy, to jest młoda drużyna, ludzie. Ona się buduje, będzie dobrze. Trzeba być optymistą. Zobaczymy, w jakich nastrojach polscy kibice pojawili się na samym turnieju w Niemczech. Przed meczem. Reprezentacja Polski zainaugurowała zmagania na Euro 2024. Niestety na początek zmagań biało-czerwoni doznali porażki z faworyzowaną reprezentacją Holandii 1-2. Chłopaki walczyli. No nie mieliśmy tej kadry w porównaniu do Holandii. Jestem dumny z tego. Przegraliśmy, ale damy radę, naprawdę. Drugi mecz, iść na całość.
z Austrią i wygramy. Kibice wierzą w awans biało-czerwonych. My również wciąż mocno trzymamy kciuki za reprezentację Polski. Przed podopiecznymi Michała Probierza jeszcze dwa spotkania, przynajmniej te w fazie grupowej. W najbliższy piątek na Olympiastadion w Berlinie Polacy zmierzą się z reprezentacją Austrii. Później natomiast Polaków czekać będzie potyczka z wicemistrzami świata Francuzami i to spotkanie rozegrają w Dortmundzie na Signal Iduna Park. Z Hamburga Rafał Kasprzak, Telewizja Republika. Rafał, bardzo dzielnie, ja podziwiam. Nie, to bardzo, bardzo ja podzielam te zdania z kolei polskich kibiców. Tak, trochę będzie lepiej. Będzie lepiej, to jest młoda reprezentacja, jeszcze będziemy z niej dumni. No dobrze, sport odhaczony, panowie. To teraz jeszcze jedna ważna impreza się odbyła w ostatnich dniach. To jest w ogóle warto zauważyć, bo myśmy mieli takie informacje, że nasze studio, tam cały sprzęt i tak dalej, który był w Sulejowie i relacjonował na antenie, oglądaliśmy wszyscy te spotkania z zjazdu klubów Gazety Polskiej, no to się wszystko zakończyło, zwinęli ten sprzęt i lunęło. Ja nie wiem, jak oni to załatwili, że piątek, sobota, niedziela była pogoda i dopiero kiedy skończyliśmy wszystkie imprezy, to deszcz. Zobaczmy, co się działo w Sulejowie i co tam nasi znajomi, przyjaciele, którzy wzięli w tym udział, opowiadali. Spotkania, rozmowy, panele z udziałem dziennikarzy i polityków polskiej prawicy. Zakończył się zjazd klubów Gazety Polskiej w Sulejowie. Wydarzenie pokazało, jak ważną część społeczeństwa obywatelskiego stanowi prawica i środowisko konserwatywne. Ale najważniejszy jest ten czas pomiędzy. Ten czas, kiedy my się spotykamy i kiedy uczymy się siebie nawzajem i kiedy dowiadujemy się, kiedy pokazujemy sobie, że razem możemy wszystko. No bo to tak dokładnie jest. Razem możemy wszystko. Bardzo dziękujemy naszym widzom. Ale to powiedzcie coś, bo i pan redaktor był, i pan redaktor Janusz Rzeczkowski też był w Sulejowie. To trochę przekaźcie kuluarów, ploteczek, jakichś newsów, panowie. Zdradźmy trochę backstage, jak to się mówi po angielsku. Ja byłem pierwszy raz na zjeździe klubów Gazety Polskiej i jestem pod olbrzymim wrażeniem tej społeczności, wyjątkowej społeczności biało-czerwonych, wspaniałych ludzi, którzy w sercu mają Polskę, którzy o tej Polsce chcą i potrafią rozmawiać, którzy tam naprawdę no, tworzą niesamowitą wspólnotę. Po prostu to było coś niesamowitego być tam właśnie pośród państwa, bo myślę, że wiele osób, z którymi się widzieliśmy, teraz także ogląda piachem w tryby. Zresztą wiele osób również no, paradowało w tych koszulkach piachem w tryby, bo też sklepik Republiki był na miejscu i widać było, że wiele osób też zaopatrzyło się i też wiele rozmów, bardzo takich serdecznych, coś niesamowitego. Wróciłem stamtąd naładowany tak pozytywnie i dobrze, nie wiem jak pan redaktor, ale to po prostu to jest... Sulejów, stolicą patriotycznej Polski, taki komentarz od naszego internauty, co przypomniało mi, że przez to euro żeśmy zapomnieli, panowie, że nasz program to jest także program dla państwa, dla widzów na platformie X. Czekamy na państwa komentarze właśnie pod hashtagiem piachem w tryby. Ta sonda, o której mówiliśmy, to jest właśnie tam, gdzie zawsze, czyli na kanale YouTube Telewizji Republika. Tam możecie państwo głosować. Teraz wszystkie informacje są jasne. A pan redaktor, z jakimi inspiracjami? Tam jest nowa energia, zupełnie nowa energia. Ludzie, którzy są, my znamy ich, ja zawsze podziwiałem taką chęć działania, spotykania się, rozmawiania o Polsce. Ale to, co było przez te trzy dni, to jest zupełnie nowa energia, zupełnie nowe podejście. Widać naprawdę dobrze. Jeżeli państwo w ogóle jesteście zainteresowani, nie spotkaliście się nigdy z klubem Gazety Polskiej, to bardzo łatwo znaleźć na stronie internetowej wszystkie dane, żeby do takiego klubu wstąpić, żeby zobaczyć, no i żeby wziąć udział w jednym z tych spotkań, które rzeczywiście robią wielkie wrażenie. No dobrze, zamykamy kolejny zjazd klubów Gazety Polskiej. Przechodzi do historii, ale
No tak to jest z dziejami, że coś wpływa na coś, więc z tego wydarzenia może się wykluje lepsza przyszłość dla Polski. Aczkolwiek jak przeglądam teraz na antenie skromny dokument, jedną z kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, to jest taki dokument, to jest jeden z kilku dokumentów, który opisuje pakt migracyjny, to te życzenia lepszej przyszłości wydają mi się śniami być może na wyrost. Temat migrantów, zapowiedzmy, bo to jest temat, który i od strony wschodniej, i od strony zachodniej zaczyna bardzo mocno wpływać na naszą codzienność. Granice mamy w ogniu, proszę Państwa. Właśnie jednym z elementów wyborów, które no zdecydowały tutaj o tym, co się dzieje, było referendum. I pamiętasz, że ta kampania Donalda Tuska namawiała Polaków, by w tym referendum nie brać udziału. Ja je, jak to było, uroczyście, ja je uroczyście unieważniam, tak mówił Donald Tusk. Ale panowie, zanim temat migrantów weźmiemy za rogi, to może materiał, bo dużo się w ostatnich godzinach de facto wydarzyło. Coraz częściej Polacy są zaniepokojeni, bo coś się w naszym otoczeniu, w naszych miejscowościach, miasteczkach, miastach zmienia. Zobaczmy. Trzymajcie go w pięciu, a nie w dwóch. Ludzie. Z nożem tu tańczył? O, jak się drze. To Piotrków Trybunalski i kolejne w ciągu ostatnich dni zatrzymanie agresywnego cudzoziemca. Boże, jakie one są silne. Jezu, potwór w niego. Piotrów Trybunalski, wcześniej Poznań, osoba z maczetą. Janusz Rzeczkowski zna temat najlepiej, bo województwo dolnośląskie, a zwłaszcza województwo lubuskie, które często pan redaktor odwiedza, to miejsce, gdzie w ostatnich miesiącach z coraz większą intensywnością Niemcy nam przysyłają migrantów. No jest, tam też jest historii. Powiedzmy. Trzeba powiedzieć o tym, że to jest nowość, prawda? Do tej pory wszyscy, którzy przeszli przez granicę polsko-niemiecką, tam byli obiektem willkommens kultur, willkommens polityki, czyli polityki powitania, kultury powitania, która podobno charakteryzuje Niemców, a teraz jest jakaś co? Rauskultur, Janusz? Tak, to znaczy, nie wiem, czy zwróciliście panowie i państwo uwagę, ale tak, ta sytuacja i ten filmik, to jest z Piotrkowa, Piotrków, to jest 10 kilometrów od Sulejowa, to Ja mam wrażenie, że coś mnie jednak ominęło, tak? Bo to z dziś ta sytuacja. A dziś byłem jeszcze w Piotrkowie rano, transmisja mszy właśnie z Bazyliki Mniejszej. Piękny kościół, nawiasem mówiąc, i Piotrków niesamowity. Także wczoraj po południu, pod wieczór, starówka cudowna absolutnie. Absolutnie przyjemna, taka bardzo ciepła atmosfera, mieszkańcy siedzą w ogródkach i wyobraźcie sobie Państwo, że w tę sielankową atmosferę niedużej, ale pięknej, historycznej miejscowości wbija się właśnie taki obrazek, jak to, co widzieliśmy przed chwilą na tym filmiku, że ci ludzie po prostu zostali wybici z tego spokoju, z tej swojej normalności i za chwilę takich ognisk zapalnych, takich miejsc będziemy mieli jeszcze więcej. Ten Poznań, ten filmik widzieliśmy filmik z Warszawy, no i mamy takie wrażenie, że to się zaczyna rozpędzać, tak jak te liczby przyjmowanych tutaj już do Polski ze strony niemieckiej, czy odbijanych przez Niemcy do nas migrantów nielegalnych. Rolnicy na wschodniej ścianie wzięli sprawy w swoje ręce. Zobaczmy. Widząc bezradność państwa, wzięli sprawy w swoje ręce. Idziemy na granicę, będziemy polewać gnojowicę. Każdego dnia wylewają świńską gnojowicę w pasie przygranicznym. Smród się będzie niósł sam. No jest to jakiś pomysł, muszę powiedzieć. Ale rozpaczliwy, bo tego są służby państwowe. To prawda, tylko że jego skuteczność zależy od rozpropagowania, no bo migranci muszą wiedzieć, to jest taka świńska gnojowica, wtedy wiedzą, to sytuacja się zmienia. Zresztą, żeby była jasność, na granicy sytuacja jest trudna, coraz trudniejsza.
i być może każda pomoc się przyda, także tak, a na pewno przyda się pomoc moralna, bo jeżeli czegoś najbardziej w ostatnich tygodniach brakuje na granicy, to podobno wysokich morale żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także policji. Ostatnie miesiące strony rządu nie dawały takiego wsparcia, jakiego by oczekiwali polscy żołnierze. No tak, bo to zwłaszcza chodzi o to, żeby państwo stało za żołnierzami, ale nie polega to na tym, że minister wychodzi na mównicę sejmową i mówi, stoimy za wami, a de facto żandarmeria pilnuje tam, czy żarówka w starze jest, się świeci, czy mają odpowiednio zapięte guziki, a czy przypadkiem nie spowodowali dyskomfortu psychicznego u migrantów, tylko no po prostu, panowie, pracujemy razem. Granica zachodnia i to, co jest tą nowym trendem, czyli Niemcy, którzy wysyłają nam swoich migrantów i to okazuje się, dzieje się poza wszelkimi procedurami. Aleksandra Fedorska, tutaj nasza koleżanka, która zajmuje się sprawami niemieckimi, zadaje takie pytania. Czy polskie państwo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Siemoniak, wyraziło formalną zgodę na przyjęcie od Niemców osoby określanej jako Dżamal w dniach 13-15 maja 2024 roku, która zdecydowanie odmówiła podpisu protokołu przesłuchania w Niemczech 13 maj i nie uzyskała możliwości praworządnego odwołania się od decyzji natychmiastowej readmisji? Czekam pilnie na odpowiedź. No i tak, kiedy zaczynaliśmy program, mówiliśmy, że temat euro jeszcze wróci, może w troszkę innym znaczeniu. Było euro jako mistrzostwa Europy, a teraz będzie euro jako waluta. 500 euro. To prawda. Zobaczmy wpis i wtedy się ta tajemnica tego dokumentu wyjaśni. Wpis Aleksandry Rybińskiej. Wszystkim tym, którzy cieszą się, że zasiłki w Polsce niskie, więc migranci nie będą chcieli tu przybywać. Na to już znalazła się dyrektywa, która głosi: należy określić standardowe warunki przyjmowania wnioskujących o azyl, wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. Harmonizacja powinna pomóc w ograniczeniu wtórnego przemieszczania się azylantów. No to jako pieniądzach mówimy, to zacznijmy. Najniższa emerytura w Polsce, kogoś, kto pracował tutaj kilkadziesiąt lat, to 1780 zł i 96 groszy. A zaraz zobaczymy, ile właściwie taki migrant, bo jeżeli ten dokument się przeczyta, się w niego wczyta, to jest tam we wstępie, to jeszcze jest potem rozpisane dalej, ale jest punkt 11, który stanowi, co następuje. Należy ustanowić normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. Kropka. Harmonizacja warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową powinna pomóc w ograniczeniu, czego proszę Państwa, wtórnego przemieszczania się tych osób, na które wpływ ma zróżnicowanie warunków ich przyjmowania. Tak po polsku, jakby to tak, powiedzieć, prawniczego to, europejskiego, jeżeli dostaną tu mniej pieniędzy niż w Niemczech, to uciekną, a jeśli dostaną tyle samo, to zostaną i będą nas ubogacać. I teraz tak, z tego co eksperci, którzy się tym dokumentem zajmowali, wskazują, to jest około 1500 euro. Tyle trzeba będzie wypłacić migrantowi, żeby jego pula zasiłków była taka sama dla wszystkich państw członkowskich, czyli Polska będzie musiała fundować, czy poprzez Polskę, bo finansowanie będzie trochę z budżetu europejskiego, a także być może z naszego budżetu. Niemniej, trzeba będzie każdemu takiemu migrantowi zapłacić 1500 euro. Czyli 6 tysięcy. Janusz, ale nie, policzmy to. Również rodzin, policzmy to. 1500, powiedz, teraz jest euro, powiedz mi. 4,37 chyba sprawdzałem ostatnio. No, to jest 6555 zł
codziennie. Co miesiąc. Rzeczkowski, bo to jeszcze dotyczy rodzin, bo tam jest również w tym dokumencie, że jeżeli jest jakaś rodzina tego danego człowieka, która jest w kraju pochodzenia, no to ona również oczywiście będzie mogła do nas przyjechać. Jaka to radość. No tak, program łączenia rodzin, tak? To jakiś swoisty tutaj zostanie uruchomiony. No, to jest sytuacja i pomysł kuriozalny. Oczywiście z punktu widzenia tych świadczeń, które mamy aktualnie w Polsce, średnich różnego rodzaju. Nie wiem, kto jak. Najniższa pensja 4,5 tysiąca brutto. Ale. A tu mówimy o kwotach netto, tak? Tak, wracając jeszcze do granicy naszej zachodniej, a Niemiec wschodniej. Bo my o tym mówimy na antenie Republiki i też pokazujemy. Ja jutro wybieram się też na granicę i relacje z tego już zapowiadam. Niemcy pilnują tej granicy bardzo, bardzo intensywnie. Tam ściągane są posiłki, rzędy radiowozów w uliczkach, na przykład w takim Görlitz na granicy ze Zgorzelcem. I oni wiedzą, co robią. Znaczy oni wiedzą, że jak oni wstrzymają, prawda, tych, którzy ewentualnie przedostali się w jakiś sposób do Polski, a mieliby trafić do Niemiec, to są też dla nich jakieś konkretne oszczędności. Niemcy to wszystko przeliczają i Niemcy, którzy, jak wiemy, narzucają swoje wole w Unii Europejskiej, właśnie wymyślili te przepisy, o których panowie teraz wszystkich nas poinformowali. Znaczy, to ma jeszcze, jeżeli chodzi o sytuację niemiecką, związek z tym, że teraz we wschodnich landach Republiki Federalnej Niemiec w wyborach europejskich zwyciężyła praktycznie w każdym miejscu AfD, no i te partie establishmentu CDU, SDP, FDP się strasznie tego przestraszyły, no i postanowiły pozbyć się kłopotu. No, jak najprościej się pozbyć? Do Polski. Janusz? Tak. To jest symptomatyczne, że Niemcy w wielu różnych obszarach w ten sposób postępują. Tutaj mówimy wprost o ludziach, ale też w innych obszarach związanych z gospodarką, związanych z pozbywaniem się jakichś technologii albo jakichś produktów, albo to wszystko, wiecie, to Polska jest właśnie takim miejscem, które tutaj przy granicy jest. I tak długo, jak Polacy nie zrozumieją tej przewrotnej niemieckiej filozofii, jak długo nie postawią sami także z siebie, bo to jest wybór, szanowni państwo, każdego z nas, każdego dnia, no tak długo oni będą sobie też na to pozwalać. Tutaj wiele jest w naszych rękach. W niemieckiej kulturze jest ta postać flecisty, który wszedł na wieś, zagrał na flecie i wszystkie dzieci wyszły razem za nim. No i takim właśnie flecistą jest chyba Donald Tusk. Zobaczmy, co on z tego wszystkiego rozumie, bo dzisiaj również tweetował. Ona po jego biuro. A więc jeszcze raz, sprowadzili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki, zarabiając przy okazji na wizach, oraz rosyjskich i białoruskich informatyków, pomagając w budowie obcej agentury. Przykryć to chcą rasistowską propagandą. Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku. Tusk traci kontrolę nad tym, co się dzieje na wschodniej granicy, więc tych, którzy alarmują o niebezpieczeństwie, będzie nazywał teraz rasistami. To znany i często stosowany przez obecnego premiera zabieg. Pamiętamy, jak protestujących rolników nazywano chuliganami, a kibiców bandytami. Nie możemy pozwolić na to, żeby Tuskowi udało się zmienić obraz rzeczywistości. Nielegalna imigracja to zagrożenie dla nas wszystkich. No właśnie, Donald Tusk jest niesamowity pod tym względem, bo rzeczywiście pół roku jego rządów i muszę powiedzieć, że w każdym zdaniu pan premier oszczędnie gospodaruje prawdą. Ja nawet chwyciłem za telefon i dzwoniłem do moich znajomych, także ludzi, którzy mieszkają, a których znam jeszcze z pracy dziennikarskiej na wschodniej granicy, co tam się dzieje, czy faktycznie tak ta zapora nie działała. Wszyscy mówią jednoznacznie. Przed powstaniem zapory było źle, powstała zapora, sytuacja się uspokoiła, można było normalnie żyć na terenach przygranicznych.
od 6 miesięcy dziwnym trafem jest znowu źle. Prawie tak źle, albo nawet gorzej niż było przed zaporą. Migranci przenikają przez tą zaporę, więc jeżeli chodzi o nieskuteczność zapory, to chyba nie jest to sam fakt jej konstrukcji, tylko rządu, który ją chroni. Rozkazów, które dostają żołnierze i ci, którzy ją pilnują. Jest jeszcze jedna sprawa w tym twicie, mianowicie białoruska i rosyjska agentura, czyli ludzie, którzy uciekli do nas po 2020 roku z Białorusi do Polski po to, żeby tu pracować, ciągnęli rodziny, tak? To samo dotyczy Rosjan, którzy też nie chcą żyć. No, wiemy, co nagle prokuratura... szef rządu pisze, że to agentura. Wiemy, co prokuratura zarządów pana Tuska i pana Sikorskiego, jakie dokumenty wydawała Białorusi. Nasz kolega redakcyjny będzie miał chyba proces za to, że zapytał, czy konkretna pani prokuratura jest podpisana pod przekazaniem dokumentów, te dokumenty przekazała. No ale w wyniku akcji prokuratury niezależnej, w pełni oczywiście, jak najbardziej europejskiej prokuratury, to w wyniku jej działań do aresztu i do więzienia trafił noblista Aleś Bylacki. Więc w tym sensie rzeczywiście słowa wobec każdego, kto uciekł przed Łukaszenką do Polski, to rzeczywiście rząd Donalda Tuska i jego słowa. Nie wiem, czy te osoby mogą czuć się bezpiecznie, a to w większości są osoby bardzo pracowite i rzeczywiście dobrze wtapiające się w polskie społeczeństwo. No, ale jeżeli nie będą pracować w Polsce, to pojadą sobie do Niemiec i tam założą swoje firmy. Oto być od może... od era demonstrandum. No tak, to prawda. A rzeczywiście nie wiem, czy redaktora Janusza zdziwił Donald Tusk, czy jednak już przyzwyczailiśmy się do swoistego emplua pana premiera. Nie no, to kiedy powiedziałeś, że chwyciłeś telefon i zacząłeś dzwonić, to bałem się, że powiesz, że zacząłeś dzwonić do Donalda Tuska. To, nie, nie, to, nie. Po telefonu do Tuska nie. Halo, co ty tam wypisujesz? Uspokój się, odłóż tego X-a na chwilę. No nie, 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 nie mam takich kontaktów jeszcze. To, przypomnijmy, szanowni państwo, człowiek, który unieważnił, co zresztą zostało powiedziane na początku programu, referendum, którym to referendum Polacy mieli nadzieję, znaczy mieli możliwość, tak, a ci, którzy mieli nadzieję, to ją mieli rzeczywiście, żeby także wypowiedzieć się, żeby jakieś sztywne i twarde zapisy jednak ten rząd obligowały do działań, no to właśnie ten polityk dzisiaj wypisuje takie nomen omen farmazony, także no tyle. No właśnie, temat. Donald Tusk jest również tematem naszego kolejnego... Ale to jeszcze chwila, bo ty czytam, trochę rozmawiam z wami, a trochę czytam ten dokument, bo on jest niesamowity. Tutaj miałem taką wątpliwość, to będzie z budżetu europejskiego, czy z naszych pieniędzy będziemy te 6,5 tysiąca płacić migrantom, czy się stoi, czy się leży, 6,5 tysiąca się należy. Nie, proszę państwa, to państwa członkowskie. Artykuł 19, punkt 2. Państwa członkowskie zapewnią, aby świadczenia materialne w ramach przyjmowania oraz opieki oraz opieka zdrowotna zgodnie z artykułem 22 były odpowiednie. To wynika z tej karty. Państwa członkowskie zapewnią osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową świadczenia materialne w ramach przyjmowania. Więc to nie Bruksela, czy która też może być nasze pieniądze, bo Bruksela nie ma własnych pieniędzy w większości, tylko w lwiej części są nasze składki z naszych podatków, ale tutaj chyba fundusze europejskie nie będą ruszone. To my. Ja mam taki... I pan Janusz, i pan Aleksander, i ja, i każdy z państwa się zrzuci na 6,5 tysiąca netto dla migrantów, żeby oni do Niemiec nie wyjeżdżali, tylko żeby oni jednak ani do Francji, żeby oni tutaj sobie siedzieli, żeby mieli ekwiwalent taki sam jak w Berlinie czy w Paryżu. Nasi drodzy migranci. Donald Tusk, zobaczmy. No właśnie. Pakt migracyjny przyjęty w tym kształcie jak dzisiaj daje Polsce możliwości unikania jakichkolwiek negatywnych konsekwencji paktu migracyjnego. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Janusz, takie pytanie. Jak jest takie słowo, klucz, które jednym słowem opisujemy wszystkie te aktywności panów migrantów, których wiemy, na przykład a to modły na ulicy, a to jakieś pogoń z nożem za kimś, a to jakieś tutaj zaczepianie dziewcząt, no, miejmy nadzieję bez żadnych skutków. I jak to słowo na U od razu powiem? Ha.
U-otwarte. U-otwarte. Dodam. Zapewnimy. Nie o skreską. Co oni robią? Od 2015 roku słyszymy. Przyjeżdżają i ubogacają, szanowni państwo. Ubogacają. I Donald Tusk nie kłamał, mówiąc, że Polska będzie beneficjentem. Zostaniemy ubogaceni. I do tej pory było tak, szanowni państwo, że kto chciał, to w wyszukiwarce internetowej znalazł sobie biuro podróży, pojechał do jednego czy drugiego kraju na tydzień i się ubogacał na własną rękę. A teraz Unia Europejska z tą wierchuszką unijną i naszym tutaj, prawda, premierem, prawda, postanowili, że oni te wakacje nam zrobią w Polsce. Nie tylko w Polsce, w całej Europie będą ubogacać nam masową skalę i to się właśnie dzieje. No tak, to troszkę może zrobiło się poważnie, to taki internetowy mem, ktoś to zrobił, zobaczmy. Chodźcie, chodźcie. Zobaczcie. Proszę bardzo. Welcome, willkommen. To oczywiście nie jest oficjalny materiał Platformy Obywatelskiej ani Donalda Tuska, tylko taka internetowa zbitka. A mówimy to do celów procesowych. Pozdrawiamy tych, którzy nas służbowo oglądają. Bardzo polecamy, też czytanie tych dokumentów unijnych. Ja na dzisiaj kończę, ale nie na dzisiaj, no na najbliższe 5 minut kończę, ale myślę, że poczytam dzisiaj w nocy, to jutro będzie co, o czym opowiadać, bo te dokumenty przechodzą trochę bez naszej wiedzy. Pal licho, że tam wiedzy nawet nas, ale bez państwa wiedzy również, to też taki ten dokument jest chyba najlepszym dokumentem, który by powiedział, czy państwo na pewno chcecie jeszcze więcej kompetencji w Brukseli. Bo o tym dokumencie często dowiadujemy się post factum, nawet osoby, które siedzą w Brukseli, mówiąc kolokwialnie, i patrzą, a co dopiero ci, którzy muszą pracować 8 godzin albo i więcej dziennie i nie mają czasu śledzić każdy wykwit legislacji brukselskiej, na którą mamy wpływ bardzo niewiele. Jacek Sariusz-Wolski był w Sulejowie i mówił, że no niestety to rozdanie europejskie to nie jest takie, że będzie jakiś wielki przełom, że te partie władzy utrzymały swoje stanowisko i ten kurs będzie oczywiście prowadzony. Za czym, jak dalej będzie, za czym, czy to będzie rzeczywiście 1500 euro dla migranta w ramach pomocy materialnej i ochrona zdrowia, za czym, jak to będzie rozwiązywane, ale eksperci są pełni obaw, już się te kwoty padają, żeby one były, ten kwot był równy. Tuma pojedzie do, jak usłyszał o tym w Afryce, tak, w Azji, to tu będziemy mieli naprawdę. No i pytanie, co naszym systemem zdrowia, bo też edukacji, transportu publicznego. Tak, ten dokument zapewnia dostęp do służby zdrowia. No tak czy inaczej, proszę państwa, wiele wyzwań przed nami z migracją związanymi. Trzeba zacisnąć zęby albo pięści i przetrzymać, albo następnym razem może pójść do referendum. No ale jak będzie, cóż, jakiś następny raz. Jak kiedyś będzie. To my teraz, proszę państwa, mówiliśmy o tych, którzy służbowo nas słuchają i jedną z takich osób, które służbowo słuchały różnych rzeczy i potem uprzejmie donosiły tam, gdzie trzeba, był swego czasu pan Bogusław Wołoszański. Zobaczmy materiał. Mówię tak dla związków partnerskich, dlatego że nikomu nic nie odbieramy, a dajemy szczęście każdemu i każdej. Tak po ludzku. A co z donosem na dziennikarza muzycznego Bogusława Kaczyńskiego, o którym poinformował pan SB, że jest homoseksualistą? To jak to, ale Bogusław, pan poseł Bogusław Wołoszański na donoszeniu to się zna. Lata praktyki robią swoje. No tak, ale jakoś zapomniał. Zapomniał, ale chyba to nie tylko jedną osobę o innej orientacji pan Bogusław zadenuncjował do Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. To chyba było więcej przypadków z tego, co się słyszy. Tak czy inaczej, nie stronił od tego typu denuncjacji pan Wołoszański swego czasu.
A teraz proszę, zmieniła się nuta i się śpiewa zupełnie inne piosenki. Jaki to elastyczny człowiek. Jak śpiewa, jak była akcja Hyacynt, to bardzo proszę denoncuję. A jak jest inna melodia wygrywana, to śpiewam zupełnie inne. Komentarz. Nie takich ludzi. Komentarz Janusza z terenu. Tak, znaczy ja się to w kontekście takim sensacyjnym, prawda, bo tu sensacje XX wieku, pamiętamy tak ten program. Prosowiecki, prorosyjski zawsze. Zdecydowanie tak. Więc tutaj w ramach pokuty myślę, że te środowiska powinny teraz zadać panu Wołoszańskiemu jakieś zadanie domowe, prawda, powinien może nagrać taki odcinek specjalny, w którym właśnie w ten swój charakterystyczny sposób, w takim napięciu opowie o tych wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach. To byłby odcinek, który myślę, że w jakiś sposób może i by go tutaj w pewnych kręgach usprawiedliwił, może jakoś oczyścił. W każdym razie ta sytuacja komentuje się sama. I dobrze, że ludzie pamiętają. Dobrze, że mają tę pamięć i przypominają. Janusze, to u was też na Zachodzie zaczyna się ta seria likwidowania firm, likwidowania fabryk, miejsc pracy, często w miastach, w miasteczkach, gdzie to jest jedyna duża firma, wysokie ceny energii robią swoje. Mimo że ceny gazu na giełdach spadły poniżej cen z początku 2021 roku, czyli kiedy Rosjanie zaczęli w sztuczny sposób te ceny podnosić, to u nas ceny dla konsumentów jadą w górę jakąś windą. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, ale całkiem niedawno w Zawadzkiem protest zorganizowany przez Solidarność, tam jest walcownia rur zamykana, spółka Alchemia ogłosiła, że miejsce pracy 435 mieszkańców tego powiatu od września przestanie istnieć. I to będzie społeczny armagedon w niedużej miejscowości, bo jednak też bardzo dużo innych zakładów jest powiązanych właśnie z tym przedsiębiorstwem. To niestety takich sygnałów niepokojących, to Zawadzkie jest szczególne, bo to jest największy zakład i w tym powiecie i to naprawdę ci ludzie to odczują, mimo że już są poszukiwane nowe miejsca pracy dla nich, mimo że są protesty, mimo że jest oczekiwanie, że może rząd jeszcze coś zrobi, chociaż ja bym na to nie liczył. Ale generalnie na Śląsku, na Dolnym Śląsku też zamykają się zakłady, ograniczone jest zatrudnienie. To świadczy o tym, że coś niedobrego się dzieje. Ja mam wrażenie, że jest związek przyczynowo-skutkowy między tym, co wyrabia ta koalicja, a tym, co się dzieje w gospodarce. Zobaczmy Gdynię. Upadłość piekarni w centrum Gdyni to niestety bardzo smutna informacja. Bardzo dobra piekarnia paryska, mająca kilka sklepów, w tym ten przy ulicy Batorego w Gdyni, ogłosiła upadłość. Kilka razy w tygodniu kupowałem tam wyśmienite pieczywo. 17 lat dawali radę, lecz teraz ceny gazu ich załatwiły. Musieli się poddać. To jest realny problem dotykający małe i średnie firmy. 700% wzrost kosztów. No tak, mały biznes został szczególnie potraktowany przez obecną ekipę, bo jego wzrosty cen energii zostali znacznie gorzej ujęci w tarczy niż byli przez poprzedni rząd, a nas wszystkich czeka to za chwilę. Nie w takim wymiarze jak przedsiębiorców, ale też swoje dostaniemy, swoją nagrodę, żeby się uśmiechać częściej i szerzej. Od 1 lipca przedsiębiorcy tę łaskę Donalda Tuska, czyli ciut wcześniej, będą odczuwać dalej. Część padnie, a część tak podniesie ceny, że i my się będziemy uśmiechać. Jak jesteśmy przy Pomorzu i Wybrzeżu, to pamiętajmy, że jednym z głównych takich motorów wzrostu i wpływów do budżetu były polskie porty, gdzie rosły przeładunki, a w Niemczech te przeładunki spadały. No to dzisiaj mamy informację, że z tym również
postanowiono zrobić Ordnung. No i dwie niemieckie firmy, Hapag-Lloyd, znaczy i duńska Maersk, przestaną wozić do Gdańska i Gdyni towary bezpośrednio z Chin takimi największymi statkami. Będą one rozładowywane w Bremie i w Hamburgu i do Polski będą już dopływały takimi mniejszymi stateczkami, po to, by większość tych towarów, większość tego VAT-u została jednak tam. To prawda, chociaż słyszałem też teorię, że rzeczywiście ta firma się wycofa, ale wejdzie inna, więc być może nie będzie tak najgorzej. Ale faktycznie na przykład temat portów zbożowych. Rząd aktualny unieważnił jeden przetarg, potem unieważnił drugi przetarg, a o nowych przetargach jakoś specjalnie nie słychać, żeby były rozstrzygnięte, więc wydaje się, że pewne hamulce się zaciągają. Może same, a może przypadkiem, a może nie przypadkiem. Kto to wie, może wie to Janusz Rzeczkowski. Tak, taka sytuacja również niepokojąca w kontekście bardzo dużej inwestycji w Świnoujściu, ale tam z kolei mamy działania lokalnego samorządu i samorządowców, którzy są... Samorządowczyń i samorządówek. Tak. Nie... Osób samorządowych, panowie, osób samorządujących. Pani prezydent, tak, jest, ma swoją, powiedzmy sobie, koalicję. Ona jest trochę nieoczywista, z takiego mojego rozeznania wynika, że ta linia podziału, że tak powiem, kto za, kto przeciw, ona nie jest właśnie taka, jakby nam się wprost wydawało. I tutaj przy tym też jakieś interesy grają rolę i być może ktoś próbuje też wykorzystać tę sytuację. Będziemy się temu na pewno przyglądać. Natomiast no jest przecież pomysł, dlaczego panowie o tym nie mówicie, że jest pomysł na podniesienie naszej gospodarki, prawda, z kolan, na które właśnie niefortunnie upadła. Niedzielę pracujący Petru ogłosił, że jak wszyscy pójdziemy do pracy w niedzielę, będziemy wydawać, sprzedawać, to na pewno będzie lepiej w Polsce. No tak, kiedyś w komunie była walka o soboty wolne, także soboty tak. Pracujące. Jakże był wielki kłopot w tym, że w komunizmie robotnicy pracowali więcej niż w drugiej RP, to było pewne zaskoczenie i może teraz wracamy do tego, żeby było lepiej, będziemy musieli pracować 7 dni w tygodniu, ale spokojnie są tacy, którzy żadnej pracy się nie boją, każdą pewnie podejmą. A i wydaje się czasami, że i każdą tezę są w stanie postawić i wysnuć. Jest taki dżentelmen, nazywa się Tomasz Piątek. Tomasz Piątek, bardzo niezależnym dziennikarzem, oczywiście był albo jest. Nie wiem, jaka jest tego teraz jego funkcja zawodowa. Tak czy inaczej, zdaje się, dostał posadę. Teraz będzie dziennikarzem niezależnym, twardym w ministerstwie. Zobaczmy. Najbardziej niezależny dziennikarz na tej planecie, czyli Tomasz Piątek, przytulił fuchę w resorcie dyplomacji. Ma zostać najgłówniejszym specjalistą od dezinformacji. Chciałoby się powiedzieć, że Tomasz Piątek to wie o dezinformacji bardzo dużo. Złośliwie powiedział, że może z autopsji, ale nie wiem, jak to jest. Panowie, czy teraz śpicie już spokojnie, że słynny autor, który jest w stanie powiązać wszystko, każdy może być rosyjskim szpiegiem i wszystko się wiąże z Rosją, z wyłączeniem katastrofy smoleńskiej, bo chyba tam akurat zdaniem Tomasza Piątka Rosja nic nie miała do rzeczy, ale wszędzie indziej macki Putina sięgają. To jak teraz nasza dyplomacja będzie wyglądać, panowie? Powiedzcie mi, proszę. Janusz. Zasadniczo dyplomacja jak dyplomacja, ale generalnie zatrzymałbym się nad samym faktem zaciągu dziennikarskiego do wszelkiej maści urzędów, bo tam jakiś czas temu pojawiła się też informacja, że jeden z dziennikarzy tej stacji zwiertniczej poszedł pracować w poczcie i tam też będzie donosił, te przesyłki będzie donosił. Więc wyobraźmy sobie, co by było, gdyby tutaj jeden z drugim redaktorów te 8 lat temu, zresztą były takie historie, że gdzieś, nie wiem, ktoś dostał propozycję, ktoś był przez miesiąc, potem wrócił i tutaj mainstreamowi zupełnie to nie przeszkadza.
ci, którzy teraz rozpoczynają pracę w tych wszystkich rządowych agendach czy instytucjach, to dostają nawet takie błogosławieństwo, prawda, od tych, którzy tutaj też czuwają nad ładem informacyjnym i porządkiem medialnym, prawda, błogosławieństwo, jak powiedziałem. No i tak tutaj z tym panem Piątkiem to myślę podobnie wygląda, a nikt się nie zająknie. Jest jakaś taka sytuacja, powiedzmy sobie, dość dyskusyjna. Ale wiecie, to jest tak, że można było się z pana Piątka śmiać. I to wszystko było zabawne i śmieszne do momentu, kiedy się nie okazało, że pan Tomasz Piątek de facto jest ghostwriterem premiera i że co Tomasz Piątek wymyśli rano, to Donald Tusk wieczorem powtórzy. I to już przestaje być śmieszne. A teraz będzie to robił w MSZ-cie, więc nie wiem, czy nie jestem do końca przekonany, czy aby na pewno powaga polskiego państwa wzrośnie w związku z tą nominacją, ale na pewno będzie śmieszniej. Prawda? Prawda. Prawda, prawda. Kończymy, to się sprawdza. Sonda. Ujawnijmy wyniki sondy i zobaczymy, gdzie wysyłamy świeżo upieczonych. A jednak do Tuska, patrzcie. To jednak. Nie na jego. 74%, żeby na Taras Miami w willi Donalda Tuska, Jagodno 14%, a Szymon Hołownia 12%. Więc jesteśmy dzisiaj mili dla pana marszałka. Widzi pan, panie marszałku, widzowie Telewizji Republika wcale tak źle o panu nie myślą, w kontekście zestawienia oczywiście z Donaldem Tuskiem. Więc migrantów wysyłamy do willi premiera, a państwu życzymy miłego wieczoru. Janusz Rzeczkowski. Kłaniam się państwu, dobrego wieczoru. Aleksander Wierzejski i Łukasz Jankowski. To był program Piachem w tryby. Sypaliśmy wszyscy razem i sypać będziemy w innym składzie. Oczywiście jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.